Wszyscy chyba wiedzą, że Europa kiedyś wyglądała zupełnie inaczej. Obecne środowisko, z jakim mamy do czynienia, to są właśnie pozostałości. Na pewno wiele, wiele lat temu, tysiące lat temu, Europa była porastana przez lasy. To, co do dzisiaj zostało, to są marne resztki. Ocenia się, że około 56% powierzchni Europy zostało całkowicie bezpowrotnie wylesione. W związku z tym to stanowi kolejny problem. A skąd ten problem wynika? No, oczywiście wiadomo, że rośnie populacja ludzka i przy czym ten wzrost, jak wiadomo, populacji ludzkiej jest wykładniczy. W ostatnich kilkuset czy kilkudziesięciu nawet latach jest on ogromny, więc niestety ze wzrostem tej populacji ludzkiej i niszczeniem środowiska są związane właśnie wszystkie te problemy, o których będę mówił. Na to wszystko nakładają się oczywiście to, co wszyscy wiemy, sieć dróg, która właśnie nakłada się na te resztki środowiska, które jeszcze nam pozostały. Jeśli przyjrzeć się naszym tutaj rejonom Polski, w ogóle środkowej Europy z bliska, to widzimy trochę tego zielonego, czyli te zielone obszary to są lasy, czy nazwijmy to resztki lasów, które pozostały. Wydaje się, że te lasy jeszcze są dosyć rozległe. Mówimy, że w niektórych krajach, takich jak Polska, zalesienie jest nawet dosyć wysokie. Mówimy o 30%, to jest dość wysoko, więc pytanie jest takie, czy to wystarczy, tak? Tak, więc w momencie, kiedy odległości między tymi płatami metapopulacji się zwiększają, wówczas zaczyna brakować tego elementu, jakim jest ruch, czyli jak przemieszczanie się pomiędzy tymi płatami, i niestety następuje z kolei wycinanie poszczególnych fragmentów. Także wzrost tej fragmentacji niestety może powodować dalsze problemy. Tu chcę jeszcze raz przypomnieć, że będę przede wszystkim skupiał się na dużych drapieżnikach w czasie tego wykładu. Nie tylko, wspomnę też o różnych innych zwierzętach, ale głównie drapieżniki. A dlaczego drapieżniki? Otóż wydaje mi się, że drapieżniki to jest przykład zwierząt, które w bardzo tak drastyczny sposób pokazują problem, jaki jest. Problem właśnie z fragmentacją i z przemieszczaniem się zwierząt między poszczególnymi płatami środowiska. Dlaczego? Dlatego, że drapieżników generalnie jest bardzo mało. Tutaj mamy przykład wilków w Puszczy Białowieskiej, które mają ogromne terytoria. I teraz, jeśli spojrzymy z większej perspektywy tutaj na rozmieszczenie lasów w północno-wschodniej Polsce, zobaczymy, że taka populacja wilków w tym płacie środowiska to są zaledwie 4 rodziny. Oczywiście każda rodzina składa się tam z kilkunastu osobników, no niemniej jednak to są 4 rodziny, 4 jakby grupy zwierząt, które są ściśle ze sobą związane i spokrewnione. Tak? Także proszę zwrócić uwagę, że taki wydawałoby się wielki płat lasu, jakim jest Puszcza Białowieska, tak naprawdę w skali populacji to jest bardzo niewielka liczba. Jeśli to porównamy z innymi zwierzętami, na przykład jeleniami, no to już tutaj troszkę się wydaje trochę lepsza sytuacja, bo tych jeleni jest zawsze znacznie więcej. Tutaj tak trochę pokazałem po prostu porównawczo, symbolicznie liczbę, powiedzmy, terytoriów samców jelenia. Więc tego jest dużo, więc to też Państwu daje ten pewien rodzaj skalę, z czym mamy do czynienia. Czyli problem związany właśnie z przemieszczaniem się, czy w ogóle z funkcjonowaniem populacji zwierząt, populacji dużych drapieżników, związany z ich małą liczebnością, tak, na danym dużym obszarze. Jak sobie zwierzęta z tym radzą? No, radzą sobie między innymi w taki sposób, że właśnie się przemieszczają na ogromne odległości. I o tym przemieszczaniu się będę starał się właśnie Państwa przekonywać. Tutaj mamy przykład rysi kanadyjskich, u których stwierdzono, że one mogą się przemieszczać nawet na odległości do 1000 i ponad 1000 km. W związku z tym to, że na danym obszarze żyje ich tam kilkanaście, kilkadziesiąt osobników, no to rzeczywiście w skali populacyjnej to ta skala zwierząt, które się mieszają ze sobą, które tworzą razem tą populację, może być znacznie większa, ale właśnie dzięki temu, że zapewniony jest ruch. No i o tym ruchu chciałbym w paru słowach Państwu powiedzieć, przypomnieć właśnie, jak zwierzęta się przemieszczają, dlaczego się przemieszczają, na ile to jest istotne. Tak? Więc dlaczego zwierzęta się przemieszczają? Mają kilka oczywiście powodów. Jedno to jest reagowanie na zmiany klimatyczne i środowiskowe, inna sprawa to jest poszukiwanie przestrzeni życiowej, może być to poszukiwanie partnerów do rozrodu, no i wreszcie zdobywanie pokarmu. To są takie zasadniczo pogrupowane 4 główne cele,
po co te zwierzęta się przemieszczają. Ale teraz jak one się przemieszczają, w jaki sposób i kiedy, jak to się odbywa? Można podzielić ogólnie takie wędrówki, przemieszczanie się zwierząt na cztery takie grupy. Jedna grupa to są migracje sezonowe, druga grupa to są zwierzęta, które dokonują tak zwanej dyspersji, czyli dotyczy to przede wszystkim młodych zwierząt poszukujących terenów do osiedlenia się. Są też, jest grupa zwierząt dorosłych, które po prostu emigrują z jakichś takich czy innych przyczyn ze swojej populacji i są też wędrówki dobowe. I w paru słowach chciałbym wyjaśnić, na czym polega różnica między poszczególnymi rodzajami wędrówek. Otóż jest to istotne, ponieważ często mówi się o migracjach zwierząt, o na przykład o korytarzach migracyjnych nawet. Trochę często jest to niewłaściwe, dlatego że migracje to jest bardzo specyficzny sposób wędrowania, który przede wszystkim jest cykliczny, jest dwukierunkowy, bo zwierzęta, które naprawdę podlegają migracjom, to one w ciągu roku dokonują dwóch wędrówek w jedną stronę i potem wracają. I przeważnie te wędrówki są wywołane właśnie zmianami sezonowymi warunków klimatycznych, warunków pokarmowych. Przeważnie zwierzęta przemieszczają się między odległymi obszarami żerowania i tak jak powiedziałem, one są cykliczne w ciągu roku. Charakteryzują się tym, że przeważnie są to tylko dwie wędrówki, czyli jest to mała częstotliwość. I zasięg tych wędrówek może być bardzo zróżnicowany. Tu mamy przykład jeleni mulaków w Ameryce Północy, pierwszy z brzegu. Są to migracje, tak zwane migracje pionowe, czyli te migracje występują w obszarach górskich. U nas w Polsce też mamy do czynienia z migracjami jeleni, ale troszkę na mniejszą skalę. Tutaj w stanie Wyoming te migracje z obszarów górskich w okresie letnim, z wysokogórskich do obszarów zimowych w dolinach czasami mają o kilkadziesiąt, po nawet ponad 100 kilometrów. Także to są bardzo długodystansowe migracje sezonowe, czyli każdego roku dwukrotnie jelenie pokonują tę samą trasę. Na pewno wszyscy słyszeli o gromadnych migracjach wielkich stad ssaków kopytnych w Afryce, szczególnie w rejonie Serengeti, tych dużych parków narodowych. To są też migracje, tylko mówimy o migracjach tym razem poziomych. One nie odbywają się między obszarami górskimi i one odbywają się na zasadzie zmian pór roku. Oczywiście też jest to wędrówka za pokarmem. Co ciekawe, tutaj muszę wspomnieć, że tak, no mówimy o ssakach kopytnych, że generalnie charakterystyką migracji to są, znaczy charakterystycznymi zwierzętami, które migrują, to są zwierzęta kopytne, a niemniej jednak kilka drapieżników też przystosowało się do tego. Na przykład hieny też często podążają za tymi stadami migrujących zwierząt, też zmieniają swój sposób bycia. Również wilki w Ameryce Północnej podążają za stadami karibu, także migracje mogą być rzeczywiście, pociągać za sobą wiele konsekwencji. W Polsce też mamy do czynienia z migracjami chociażby łosi. Tu jest przykład z bagien biebrzańskich. Widzą Państwo po lewej stronie okres zimowy, czerwone obszary i okres wiosenno-letni. Po prawej stronie widać, że łosie zimą użytkują przede wszystkim obszary leśne, te na zielono zaznaczone. Natomiast w okresie letnim, kiedy bagna biebrzańskie pokrywają się bogatym pokarmem, wówczas na terenie właśnie tych otwartych bagien biebrzańskich łosie żerują. Oczywiście nie wszystkie zwierzęta podlegają tym zjawiskom. Mówimy o tym, że migracje dotyczą w zasadzie albo całej populacji, albo większej części tej populacji. Nie jest tak, że pojedyncze osobniki migrują, ale bywa tak, że populacja podlega, nie wiem, w 60-70%, tak na przykład w przypadku łosi, to właśnie około 65% populacji wykazuje te sezonowe wędrówki, natomiast część pozostaje na miejscu. I te wędrówki mogą sięgać kilkunastu kilometrów. Zwierzęta wykonują też wędrówki dobowe. Tak? To już są wędrówki na mniejszą skalę, ale są bardzo częste. Też nie można ich lekceważyć, dlatego że często w ciągu doby zwierzęta pokonują duże dystanse, przemieszczają się z obszarów odpoczynku do miejsc żerowania. No przeważnie jest to mały zasięg, to nie są wędrówki na tak ogromne dystanse jak w przypadku migracji,
Przeważnie to są już metry, kilkaset metrów, czasami kilometry, zależnie od gatunku. Niemniej jednak to są też wędrówki, które stanowią element codziennej biologii poszczególnych gatunków. Tutaj jest przykład akurat jeleni z Węgier, gdzie widać, iż zwierzęta przemieszczają się między ostojami dziennymi, kiedy tutaj widać po lewej stronie jelenie gromadzą się w lasach. Jest też fragment lasu, gdzie grupa jeleni przebywa w ciągu dnia, natomiast w nocy one wychodzą z tych lasów, to są, jak Państwo widzą, dziesiątki, setki metrów i żerują na obszarach wolnych od drzew. Także, i to robią codziennie, także teraz jest bardzo istotne, żeby na takich obszarach na przykład też nie prowadzić żadnych inwestycji, które te wędrówki codzienne rozbiją. Tu jest przykład wędrówek już z kolei drapieżnika dużego, rysia eurazjatyckiego w Puszczy Białowieskiej. Są to też wędrówki w poszukiwaniu pokarmu, dobowe. W ciągu doby jeden ryś może pokonać przeciętnie 7 km, nawet bywa i że ponad 20. I to też jest, że to są rzeczywiście wędrówki za pokarmem. Taki ryś, duży drapieżnik musi pokonywać ogromne dystanse, żeby zdołać znaleźć ofiarę, odejść ją na odpowiednią odległość i ją upolować. Także to są też bardzo istotny element życia takiego drapieżnika, który należy zawsze brać pod uwagę. Tutaj jest z kolei przykład wędrówek wilków, też z tego samego terenu, z Puszczy Białowieskiej. Wilki, jako że należą do innej rodziny zwierząt, troszkę różnią się biologią, one są w stanie pokonywać dużo większe przestrzenie niż rysie. Tutaj średnia dobowa wędrówka wynosi już 20 km. Przypomnę, że w przypadku rysia było to zaledwie 7. Ale też podobnie jak te duże kotowate wilki pokonują codziennie bardzo duże dystanse. Innym rodzajem wędrówek to jest dyspersja. Dyspersja młodych. Do tego rodzaju można też zaliczyć emigrację osobników dorosłych. Bo są to generalnie wędrówki jednokierunkowe, czyli przeważnie, jeśli zwierzę zadecyduje, że udaje się w wędrówkę, to praktycznie zwykle nie wraca. Ono udaje się w poszukiwaniu na przykład nowego terytorium, nowego obszaru, gdzie mogłoby się osiedlić, obszaru, gdzie może zdobyć pokarm i tak dalej. Te wędrówki charakteryzuje właśnie brak cykliczności, czyli jest to przeważnie jedna wędrówka, czasami jak zobaczymy za chwilę na przykładach, może być tych wędrówek kilka, ale istotną, bardzo istotną cechą tych wędrówek, tej dyspersji młodych, czy właśnie też emigracji dorosłych, jest to, że często te wędrówki są związane właśnie z propagacją genów, tak jak tutaj celowo podkreśliłem. Tak jak te wcześniejsze, poprzednie wędrówki, one zwykle były związane głównie z pożywianiem się, z poszukiwaniem pokarmu. No oczywiście przerwanie tamtych wędrówek też mogło się wiązać na przykład ze wzrostem śmiertelności. Niemniej jednak propagacja genów, tak jak w przypadku dyspersji młodych, jest o tyle istotna, że ona ma znaczenie dla utrzymania w ogóle całej populacji. Ona ma znaczenie w ogóle dla ochrony dużych grup zwierząt. Kiedy następują te wędrówki? One przeważnie, jeśli chodzi o duże drapieżniki, następują właśnie w takim wieku, kiedy zwierzęta albo są na przednówku dojrzałości, albo właśnie dojrzewają, albo już dojrzały płciowo. I to jest wiek przeważnie kilkunastu miesięcy do dwóch lat. To jest przeważnie ten wiek, kiedy właśnie te młode osobniki dojrzewające, tak jak zresztą można to porównać do młodych ludzi, którzy opuszczają swoje domy rodzicielskie, prawda? Opuszczają właśnie te swoje terytoria w poszukiwaniu szansy dla siebie. Tu mamy przykład ze Skandynawii. To właśnie jest bardzo ciekawy i taki ilustracyjny wynik badań telemetrycznych prowadzonych na rysiach w Szwecji i w Norwegii, pokazujący, że właśnie te wędrówki dyspersyjne młodych osobników to są już naprawdę wędrówki wielkoskalowe. One często przekraczają 100 km, 200, nawet 400. Także to są, no można powiedzieć, wędrówki już w skali kontynentalnej. Tu jest przykład z kolei wilków z tego samego obszaru, generalnie z Fennoskandii, konkretnie z obszaru Finlandii. Widać, że podobnie jak rysie,
też dokonują tej dyspersji na bardzo odległe dystanse do 400, ponad 400 kilometrów. Widać, że jest pewna różnica między samcami i samicami. Samce generalnie mówi się, że one wędrują przeciętnie dalej. Tutaj ten zakres jest dosyć podobny, od 35 czy kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów. Niemniej jednak średnio samce wędrują dalej. To jest też związane z tym, że charakterystyką samców jest jednak bardziej właśnie propagacja tych genów niż w przypadku samic, które większą część życia spędzają na wychowywaniu potomstwa. Ale tutaj na przykład jest właśnie taka ilustracja samicy wilka, która została zaobrożowana w Norwegii, tutaj na południu Norwegii. W ciągu swojego niezbyt długiego niestety życia pokonała trasę w linii prostej ponad 1000 kilometrów. A jeśli policzyć wszystkie te zygzaki, którymi ona się przemieszczała, to jest około 10 tysięcy kilometrów, czyli jest to przykład samicy, która naprawdę zdecydowanie postanowiła opuścić swój teren rodzinny i szukać szczęścia gdzie indziej, ale niestety tego szczęścia w tym przypadku nie znalazła, gdyż trafiła na bardzo taki szczególny rejon Fennoskandii na północy, rejon hodowli reniferów, gdzie niestety każdy drapieżnik, który się tam pojawi, jest niestety traktowany jako przeszkoda w tej hodowli i jest zabijany. Także ta samica też niestety tą swoją ogromną wędrówkę przepłaciła życiem. Tu mamy kolejny przykład dyspersji wilka z rejonu, z pogranicza Polski i Niemiec. To, co ciekawe, to był przykład, kiedy znaleziono wilka w Danii i metodami genetycznymi stwierdzono, że wykazuje on bardzo bliskie pokrewieństwo ze stadem, z watahą wilków, która właśnie żyje na pograniczu Niemiec i Polski. Jest to populacja, która powstała właśnie poprzez dyspersję, daleką dyspersję ze wschodniej Polski. A więc tutaj widać właśnie rolę takich dalekich, bardzo dalekich wędrówek w życiu dużego drapieżnika dla właśnie tworzenia nowych populacji, tworzenia nowych zalążków właśnie tych populacji. I tak jak Państwo być może wiedzą, pamiętają, na zachodzie Polski jeszcze w latach 2000, na początku lat 2000 wilków nie było. One się pojawiły właśnie dzięki temu, że ze wschodniej Polski wilki zaczęły przechodzić coraz dalej na zachód. To jest znowu przykład rysia, który z Puszczy Białowieskiej przemieszczał się, to były trzy różne osobniki przemieszczające się w różnych kierunkach, nawet jeden z nich przeszedł na Białoruś ponad 100 kilometrów, ale szczególnie tutaj to, co widać, to widać, że zwierzęta te przyjmowały kierunki tych swoich wędrówek w taki sposób, aby kontynuować tą wędrówkę wzdłuż granicy lasów. Czyli rozmieszczenie tych środowisk leśnych odgrywa ogromną rolę przy wyborze trasy wędrówek. Gdyby te korytarze, które tutaj właśnie istnieją, zostały przerwane, wówczas te wędrówki miałyby prawdopodobnie dużo bardziej utrudnione. Tu jest znowu przykład, który pokazuje coś, o czym wspomniałem wcześniej, o tym, że dyspersja jest jednokierunkowa. Tutaj akurat ten przykład pokazuje zaprzeczenie tego. Mianowicie to jest wilk w Hiszpanii, który widać, że dokonywał wielokrotne próby osiedlenia się w różnych kierunkach. W środkowym obszarze jest to obszar, gdzie ten wilk się urodził i widać, że próbował raz iść na zachód, potem wracał, potem znowu na południe, znów wrócił. Także widać, że ta dyspersja jest bardzo trudnym przedsięwzięciem dla zwierzęcia i często udatność takiej dyspersji po prostu zależy od środowiska, w jakim te zwierzęta żyją. No tutaj akurat w Hiszpanii to jest środowisko bardzo trudne, w dużym stopniu pofragmentowane, charakteryzujące się bardzo niską dostępnością pokarmu, dlatego ten wilk prawdopodobnie miał duże problemy w ogóle z osiedleniem się. Tu jest inny osobnik z tego samego rejonu, osobnik wilka, który jak widać przemieszczał się stopniowo z kolei. On miał zdecydowany kierunek, czyli przemieszczał się początkowo na południe i później na południowy wschód, ale widać, że on już jakby nie wracał do poprzedniego rejonu, czyli jest to kolejny jakby sposób strategii tej dyspersji, pokazujący po pierwsze, że dyspersja odbywa się na bardzo dużej odległości i czasami w życiu jednego osobnika tych dyspersji może nastąpić kilka, w związku z tym to zwierzę jest z jednej
strony narażone na niebezpieczeństwa związane właśnie z przemieszczaniem się poprzez drogi chociażby, tutaj widać sieć dróg, prawda, ale z drugiej strony no, pokazuje też taki potencjał tej dyspersji, bo ten osobnik mógł wszędzie natrafiać teoretycznie potencjalnie na inne osobniki, przeciwne ci, no i oczywiście ewentualnie dokonywać tego, co powiedziałem wcześniej, czyli propagacji genów. To pokazuje tą rolę dyspersji w funkcjonowaniu populacji. Tu muszę wspomnieć też o tym, że no gdzieś te zwierzęta muszą tych wędrówek dokonywać, tak? Czyli chciałbym wspomnieć o tym, jakie są preferencje siedliskowe. No szczególnie właśnie będę mówił o dużych drapieżnikach, gdzie one żyją, w jaki sposób w związku z tym te korytarze ekologiczne muszą być chronione, jakie środowiska powinny być chronione, żeby tym drapieżnikom zapewnić odpowiednie środowisko życia, ale również właśnie do wędrówek. No i oczywiście troszkę już wiemy na ten temat, jakie środowiska drapieżniki preferują. Tutaj mamy przykład ponownie rysia po lewej stronie i wilka w Puszczy Białowieskiej. To są lokalizacje telemetryczne wielu osobników. To te obrazki bardzo zwracają uwagę na fakt, że lasy, czyli tu oczywiście oznaczone kolorem zielonym, stanowią podstawę bytowania poszczególnych osobników w przypadku rysia, a także watach. Tu są, jak Państwo pamiętają, cztery watachy wilków, te wszystkie punkty należą do czterech różnych watach, ale właśnie zwraca tu uwagę fakt, że te zwierzęta nie przemieszczają się poza tereny leśne, jedynie sporadycznie. W związku z tym teren leśny w lokalnej skali na pewno odgrywa ogromną rolę w życiu tych zwierząt. W większej skali też. Takie badania też były prowadzone w skali całego kraju. Została zbadana wybiórczość środowiskowa rysia w skali całej Polski. Tutaj słabo widać, ale te szare kolory oznaczają tereny leśne. Te czarne punkty to są punkty, gdzie występował ryś. Na tej podstawie została zbadana właśnie wybiórczość środowiskowa rysia w skali całego kraju. Otóż co się okazuje? Okazuje się, że w skali kraju rysie występują przede wszystkim na obszarach, które charakteryzuje bardzo wysoka pokrywa leśna, czyli od 40%. Od 40% wzwyż rysie występują. Natomiast poniżej tych 40% to są obszary, gdzie rysi praktycznie nie ma. W związku z tym rzeczywiście te badania pokazują taką ścisłą zależność tego gatunku od środowisk leśnych. Badania te też pokazały, czego rysie raczej starają się unikać. Otóż unikają obszarów z kolei ograniczonych poprzez infrastrukturę drogową. Tu widać, że 77% obszarów, gdzie rysi, przepraszam, tak, te 77% obszarów nie zawiera żadnej głównej drogi. W związku z tym no, można powiedzieć, że ryś generalnie unika takich obszarów, gdzie mógłby być narażony na duży ruch drogowy, na szczególnie na prostu na wpływ człowieka. Te obszary tutaj na dole obrazka pokazują z kolei wszystkie te rejony, gdzie rysi nie ma. Tu widać, że ta różnica jest stosunkowo niewielka. To świadczy głównie o tym, że no, dróg w całej Polsce jest ogromnie dużo, w związku z tym wybór jest niewielki, ale niemniej jednak widać, że ryś stara się tych obszarów, gdzie natężenie ruchu, gdzie duże drogi są częstsze, stara się ich rzeczywiście unikać. Podobne badania prowadzono w przypadku wilka. Również wykazały one, że ta pokrywa leśna stanowi bardzo istotny czynnik preferencji środowiskowej tych zwierząt. Również zagęszczenie dróg. Widać, że im wyższe zagęszczenie dróg, tym wilków jest coraz mniej. Również unikają one osiedli, gdzie po prostu użytkowanych przez człowieka. Także widać, że pokrywa leśna to jest to, czego zwierzętom potrzeba najbardziej i w związku z tym mamy pewność, że to właśnie dostępność obszarów leśnych jest niezbędna, aby zwierzęta miały gdzie żyć, gdzie się poruszać. Pytanie teraz, czy wszystko jedno, jaka pokrywa leśna, czy też musimy dbać o to, jaki charakter mają te lasy. Otóż badania na rysiach z kolei wykazały, że nie liczy się tylko sama pokrywa leśna, ale również jej struktura wewnętrzna.
Otóż rysie z kolei są na tyle wybiórcze, że w obrębie lasów wybierają takie miejsca, które są szczególnie bogate pod kątem tak zwanej struktury dna lasu, czyli zawierają właśnie powalone drzewa, jakieś wykroty, zarośla, wszelkiego rodzaju urozmaicenie struktury leśnej. Natomiast jeśli porównamy to z obszarami losowymi, widać, że ta struktura lasu jest, wykazuje inny obraz. W związku z tym należy powiedzieć, że nie tylko obszary leśne mają znaczenie dla dużych drapieżników, szczególnie w tym przypadku rysia, ale też to, jaki ten las jest i co on sobą reprezentuje. I czy to ma jakieś znaczenie? No, oczywiście ma. Tutaj jest próba takiego podsumowania właśnie różnorodności lasów w Polsce na podstawie właśnie ilości podszytu i różnorodności struktury pionowej lasów. Okazuje się, że lasy, które są różnorodne, które reprezentują sobą jakąś wartość przyrodniczą, głównie gromadzą się na wschodzie kraju i na południu. Natomiast na zachodzie te obszary, które potencjalnie stanowią duże siedlisko, są to ogromne obszary leśne, to jednak te obszary leśne stanowią o wiele mniej wartościowe lasy dla rysi niż lasy na wschodzie. Jeśli Państwo pamiętają, gdzie występują rysie, to właśnie tutaj na wschodzie. Także to rzeczywiście podkreśla, że rzeczywiście lasy na zachodzie mogą nie stanowić takich wartościowych obszarów środowiskowych jak inne, które obecnie są zamieszkiwane przez te drapieżniki. W paru słowach chciałbym opowiedzieć o barierach. Czym są bariery? No bo wiadomo, zwierzęta muszą gdzieś żyć, żyją w lesie, żyją nie tylko w lasach, ale w lasach skomplikowanych, lasach, które dostarczają im osłony, dostarczają im pokarmu, ale teraz, żeby się przemieścić do tych lasów, no to niestety zwierzęta często napotykają jakieś przeszkody. Czym mogą być te przeszkody? Momencik, czy mi tu nie zginął slajd? Nie, jeszcze nie, dobrze. Więc mogą być, wiadomo, bariery naturalne, na które nie mamy żadnego wpływu, czyli góry, rzeki i tak dalej, duże zbiorniki wodne, ale niestety, jak pokazałem na samym początku, mamy szczególnie do czynienia z barierami sztucznymi, czyli powodowanymi przez człowieka, ale też w ochronie zwierząt musimy zdawać sobie sprawę z tego, że są też bariery ekologiczne, o których też krótko wspomnę. Teraz, kiedy w ogóle mówimy o barierze dla zwierząt, na pewno wielu z Państwa spotkało się z takimi sytuacjami, że zwierzęta obserwowane są w środku miasta, przechodzące przez drogi, więc można by myśleć, że w takim razie droga jako taka nie stanowi przeszkody dla zwierząt, że one mogą sobie swobodnie wędrować, prawda? Bo mamy na to świadectwa. Ale czy rzeczywiście tak jest? Niestety nie. Na to jest też wiele dowodów. Tutaj mamy przykład znowu rysia. Wrócę do rysi, gdyż to jest mój ulubiony temat. Przykład z badań telemetrycznych w Szwajcarii. Zwierzę, które zostało zaobrażowane w Szwajcarii na obszarze alpejskim, będąc w stanie młodocianym, tuż przed dyspersją. I otóż zwierzę to starało się właśnie znaleźć jakieś miejsce do osiedlenia się. Przemieszczało się na północ początkowo w kierunku Berna. Jak widać, obszar zabudowy miejskiej tutaj stanowił dla niego barierę. Kot zawrócił, skręcił na zachód, ale tutaj z kolei trafił na barierę w postaci autostrady. Wówczas podjął decyzję o powrocie do miejsca wczesnego zamieszkania. Także tu rzeczywiście widać wprost na przykładzie empirycznym, że takie bariery cywilizacyjne stanowią na pewno coś, co może w wielu przypadkach być nieprzekraczalne dla takiego zwierzęcia, które poszukuje swojego terytorium. Teraz chciałbym podać przykład taki bardziej już wskazujący na efekt populacyjny. Otóż tutaj są badania z Ameryki Północnej. Badano wpływ autostrady koło Los Angeles w Kalifornii na podstawie badań genetycznych rysi rudych, tutaj u góry, i kojotów.
Zwierzęta te chwytano, obrożowano, badano telemetrycznie, badano ich dzienne przemieszczenia, ale również badano skład genetyczny całej populacji. I tutaj po prawej stronie widać takie kolorowe poligony, które symbolizują areały osobnicze poszczególnych osobników, poszczególnych zwierząt, rysi i kojotów. I widać, że te areały osobnicze opierają się dosłownie o tą autostradę, czyli ta autostrada jest rzeczywiście dla poszczególnych osobników taką barierą nieprzekraczalną. Co ciekawe, w tym miejscu tutaj zostały pobudowane specjalne przejścia dla zwierząt, które jak widać nie są wystarczająco częste, nie są wystarczająco przepuszczalne dla tych drapieżników, tak aby one mogły swobodnie się przemieszczać. Teraz zbadano, tak jak powiedziałem, te populacje od strony genetycznej, pobrano próbki od tych zwierząt. Te wszystkie słupki tutaj pokazane, pionowe, to są poszczególne osobniki, a te kolory oznaczają ich genetyczne jakby pogrupowania, czyli jeden kolor oznacza jakby rodzaj genotypów. Czyli im bardziej podobne te kolory, tym bardziej podobna jest populacja. Te kwadraty oznaczają tę część populacji, te czerwone kwadraty, część populacji zwierząt, zarówno rysi u góry, jak i kojotów na dole, bytujących na południe od właśnie tej autostrady. Jak widać, te kolory się różnią między sobą. Tutaj jest więcej czerwonych, tu jest więcej zielonych. Tak więc w związku z tym ta bariera w postaci drogi, w postaci autostrady, rzeczywiście ma swój wpływ, bardzo istotny wpływ na całą populację. One się już zaczynają różnicować, czyli można powiedzieć, że nie ma między tymi populacjami takiego przepływu genów, jak występuje to na przykład w tych innych populacjach. Tak? Także to jest bardzo dobry przykład pokazujący, że drogi rzeczywiście przeszkadzają w dyspersji zwierząt, przeszkadzają w przemieszczaniu się poszczególnych osobników i mieszaniu się populacji. Wpływ dróg ma zresztą oprócz tego mieszania się genów nie tylko taki wpływ, ale również wpływa na utratę środowiska, właśnie w postaci bariery. Oczywiście rośnie śmiertelność, jeśli droga nie jest ograniczona płotem, przyczynia się do fragmentacji. Więc tych skutków budowania dróg jest tak wiele, że naprawdę nie można tego lekceważyć. To niestety te wszystkie elementy, które powodują nie tylko do zapobiegania, nie tylko przyczyniają się do zapobiegania przepływu genów, ale właśnie też obniżają liczebność zwierząt, ogólnie niestety przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa wyginięcia całej populacji. Czy oprócz dróg również istnieją czynniki, które te migracje czy dyspersje, powiedzmy ściśle, ograniczają? Otóż jest to też środowisko. Jeśli mamy brak ciągłości środowiska, o których już wspominałem, no to też możemy się spodziewać, że tutaj będą jakieś efekty. Tu jest przykład znowu rysia w Alpach Szwajcarskich i w górach Jura. Tutaj mamy na północy Jura i Alpy na południu. Widać, że te strzałki, które symbolizują konkretne osobniki, młode osobniki próbujące wyszukiwać swoje terytoria, one przebiegają też wzdłuż obszarów zalesionych, obszarów, które są generalnie nadające się do mieszkania. Nie ma znowu tutaj obszarów takich, znaczy te obszary pomiędzy lasami są znów barierą nie do pokonania. Tu jest znowu przykład wilka, bardzo interesujący z Kanady. Ten pistolet taki charakterystyczny symbolizuje granice parku narodowego, a te zygzaki to jest próba przemieszczania się młodej wilczycy, która po uzyskaniu samodzielności starała się opuścić ten teren i można powiedzieć, że obijała się jak taka piłka ping-pongowa o ściany tego parku narodowego. A dlaczego? Proszę zobaczyć, jak to wygląda z lotu ptaka. Otóż widać, że ten park narodowy to jest rzeczywiście jak wyspa zieleni pośród jakichś bliżej niesprecyzowanych obszarów szarych, które po szczegółowej analizie okazały się miejscem otoczonym przez zabudowania i obszary rolnicze. W związku z tym widać, że jest to rzeczywiście bardzo dobry przykład pokazujący działanie tej bariery
środowiskowy, który po prostu uniemożliwia zwierzętom przemieszczanie się na większe odległości. Czy to z kolei znów miało jakiś wpływ genetyczny? Tak. Też w tym przypadku zbadano populację właśnie w tym parku narodowym Riding Mountain. Porównano to z wilkami z centralnej części stanu Manitoba. Okazało się, że te wilki z parku narodowego całkowicie różnią się genetycznie od tych z centralnej części stanu. W związku z tym to jest kolejny przykład pokazujący, jak działają te bariery. Znowu wracamy do rysia. Tutaj pokażę przykład z kolei Skandynawii, czy Fennoskandii. Wrócę do faktu, już wskazywałem, że rysie są w stanie pokonywać bardzo dalekie odległości, nawet ponad 400 kilometrów. Jak zobaczymy, tutaj Skandynawia, Fennoskandia jest cała bardzo dobrze zalesiona, w związku z tym należałoby się spodziewać, że tutaj tych barier praktycznie nie ma i one mogą swobodnie wędrować gdzie tylko chcą. Okazuje się, że niekoniecznie. Otóż w populacji oprócz tego, że istnieją właśnie takie bariery rzeczywiście fizyczne w postaci braku ciągłości lasu czy jakichś dróg czy innych barier, to jednak też są bariery takie ekologiczne, które powodują, że populacje nie mieszają się rzeczywiście na takim obszarze, jakby należało się spodziewać. Tutaj w Skandynawii stwierdzono genetycznie, że występują trzy odrębne grupy rysi, które już zaczynają się trochę różnicować. One nie są tak na tyle różne, że nie mogłyby się ze sobą krzyżować, niemniej jednak różnią się. Także pytanie jest takie, jeśli w takiej, powiedzmy to nazwijmy, naturalnej populacji, która nie ma fizycznych barier, następuje jakieś ograniczenie przemieszczania się i ograniczenie mieszania genów, to co dopiero w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z obszarami bardzo pofragmentowanymi, tak jak właśnie w środkowej Europie. Tutaj spójrzmy, jak to jest właśnie na obszarze tym, który już nam jest znajomy, obszar Puszczy Białowieskiej. Tak? Wróćmy znowu do naszego słynnego rysia, który już pokazywałem. Widać, że rysie, przypomnę, mają zdolności przemieszczania się w tym obszarze. Te korytarze, takie można powiedzieć naturalne, one są przez rysie wykorzystywane, ale pytanie, na ile te korytarze im wystarczają? Czy te korytarze są na tyle długie, na tyle szerokie, że po pierwsze wszystkie osobniki, które chcą, to rzeczywiście są w stanie się przemieścić i czy też ta odległość jest wystarczająca? Na to pytanie też próbowano odpowiedzieć, badając skład genetyczny rysi, populacji rysi właśnie na tym obszarze, który widać od Skandynawii aż po Karpaty, włączając w to rzeczywiście tutaj ten teren północno-wschodniej Polski, Litwy, Białorusi, czyli ten obszar bardzo, bardzo pofragmentowany środowiskowo. I co te badania wykazały? Wykazały, tak jak tutaj widać, kolorami oznaczone, też bardzo istotne różnice genetyczne między poszczególnymi populacjami. Na przykład ta populacja żyjąca w tej części północno-wschodniej Polski, oznaczona na zielono, proszę zobaczyć, tymi kolorami, które też tak przypomnę, jak w przypadku tych kojotów i rysi rudych, one oznaczały poszczególne osobniki, to tu rzeczywiście wszystkie te osobniki zielone, bytujące w północno-wschodniej Polsce, rzeczywiście one się różnią całkowicie od wszystkich innych populacji. Od bardzo bliskiej populacji na Łotwie i Estonii, prawda? Więc to też świadczy o tym, że ta wpływ fragmentacji środowiska, którą my widzimy naocznie, widzimy na mapach, że rzeczywiście te obszary są mocno posiekane, czy to polami, czy osiedlami, czy drogami, one to odgrywa bardzo istotną rolę w różnicowaniu się tych populacji. W przypadku wilka to też widać, te różnice są znacznie mniejsze i tak na przykład widać, że między wschodnią Polską, tutaj gdzie jest takie, można powiedzieć, taki trzon populacji wilków, a populacją, która utworzyła się na zachodzie, są niewielkie różnice. To jest w zasadzie jedna populacja. Tak jak mówiłem wcześniej, Państwo może pamiętają, wilki, które pojawiły się na zachodzie Polski, one rzeczywiście prawdopodobnie powstały poprzez dyspersję zwierząt ze wschodu. Ale mimo to widać, tutaj proszę zwrócić uwagę, że utworzyły się pewne takie grupy, podgrupy populacyjne,
które są troszkę różne od siebie. Także w przypadku wilków, które generalnie są trochę mniej wrażliwe na fragmentację środowiska, one też w Polsce już się różnicują. A niestety dodatkową kwestią, która wpływa na populację wilków, jest to, o czym wspomniałem wcześniej, bariery ekologiczne. Otóż oprócz barier tych sztucznych, barier również środowiskowych, występuje też coś takiego, że niektóre populacje specjalizują się w wykorzystywaniu zasobów na danym terenie i nie są w stanie po prostu przewędrować dalej. I tak właśnie zostało stwierdzone w przypadku wilka. Proszę zwrócić uwagę, populacja wilka dzieli się na kilka takich części. Jedna główna część tutaj na północy, druga część na południu, gdzie jest więcej takich białych trójkątów, tu jest więcej białych, czarnych kółek. To znaczy, że te populacje się różnią między sobą. A dlaczego się różnią? To prawdopodobnie jedną z przyczyn jest to, że one specjalizują się w wykorzystywaniu różnych zasobów pokarmowych. Tutaj na północy jest więcej dostępnych jeleni i łosi, czyli dużych ssaków kopytnych, a na południu tych zwierząt już nie ma. Natomiast jest więcej dzików i więcej sareń. Przypuszczamy, że te różnice między populacjami wilków mogły powstać właśnie dzięki temu, że następują takie specjalizacje pokarmowe. Także jest to dodatkowa przyczyna powodująca, że w przyrodzie jest duże zróżnicowanie między populacjami. I teraz na koniec, już starając się podsumowywać to wszystko, chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na najbardziej zasadniczą rzecz. Jakie to ma wszystko znaczenie? No bo tak, obserwujemy, że w przyrodzie jest różnorodność. Tak? Obserwujemy, że pewne populacje różnią się od drugich, nawet w sytuacji takiej, kiedy nie mamy do czynienia z barierami takimi fizycznymi, które widać gołym okiem. Również występuje, tak jak w przypadku rysi, pewne zróżnicowanie takie naturalne. I jakie to ma znaczenie? Otóż najlepiej poznać to znaczenie na podstawie takich bardzo drastycznych przykładów. Wtedy najłatwiej sobie to uświadomić. Bo tak, wydawałoby się, że pewne populacje zwierząt są tak liczne, że właściwie nic im nie zagraża, prawda? Wilków właściwie jest bardzo dużo, rysi tak naprawdę też jest dużo. Jeśli chodzi o wilki, to mówi się często teraz coraz częściej właściwie w Polsce, że wilków jest coraz więcej. Niektórzy twierdzą, że jest nawet ich za dużo. W związku z tym tracimy w pewnym momencie taką baczność, czujność, że możemy w pewnym momencie troszkę, że się tak wyrażę kolokwialnie, przeholować. I dlatego szukamy takich przykładów, które pokazują, troszkę nas studzą w pewnych zapałach. Tutaj jest przykład, który przypomnę z dawnych lat, to jest przykład książkowy, na pewno wielu z Państwa go zna bardzo dobrze, ale warto czasami sobie to przypomnieć. Przykład gołębia wędrownego, którego już niestety nie ma na ziemi, wyginął w 1900 roku, w tym roku właśnie zginął ostatni dziki osobnik. Ten ptak był uznawany w owych czasach, zanim wyginął, za najczęściej, za najliczniejszy gatunek ptaka na całej kuli ziemskiej. Stada tych zwierząt, kiedy przemieszczały się z jednego miejsca w Ameryce Północnej na drugie, pokrywały niebo takimi łanami wielkimi, że przesłaniały słońce i robiło się ciemno. W związku z tym wydawałoby się, że tych ptaków nigdy nie zabraknie. Ale jednak już ich nie ma. Oczywiście na wygnięcie tych zwierząt nie wpłynęła wyłącznie eksploatacja, ale złożyło się na to wiele czynników, między innymi fragmentacja środowiska. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Ameryce Północnej, wiadomo, odbywał się bardzo intensywny rozwój cywilizacji, ogromna fragmentacja środowiska, ale jednocześnie masowe zabijanie tych zwierząt bez żadnych ograniczeń. Do tego stopnia, że na końcu, kiedy ptaków zaczynało brakować, zaczęto wypłacać nagrody za to, żeby znaleźć choćby jedno gniazdo. Niestety okazało się pod koniec, że nikt już żadnego gniazda nie znalazł, mimo że wypłacano ogromne kwoty. Jest to przykład w każdym razie pokazujący, że nie można być po prostu tak krótkowzroczy. Jest wiele zjawisk w przyrodzie, które są właśnie niestety związane, które funkcjonują w przyrodzie, o których często zapominamy. Na pewno część z Państwa słyszało o efekcie Allego. To jest taki efekt dotyczący właśnie małych populacji. Otóż populacje zwierząt, które robią się coraz mniejsze,
wówczas są narażone na to, że zwierzęta przestają mieć możliwość znalezienia partnerów. Populacja robi się tak mała, że w danym miejscu mogą występować na przykład same samce albo same samice. Ogólnie proces ten polega na tym, że wraz ze zmniejszaniem się liczebności populacji po prostu maleje tempo jej wzrostu, tempo rozrodu. I przykładem, jak to oddziałuje w świecie ssaków, jest właśnie taki gatunek świstak wyspowy występujący na wyspie Vancouver w Ameryce Północnej, który jeszcze w latach 70. występował w liczbie 300 osobników, a obecnie jest ich już około 30. I tutaj badania wykazały, że faktycznie ta populacja jest bardzo zagrożona i rzeczywiście wraz ze spadkiem tej populacji spadają wszelkie parametry populacyjne. Spada wzrost populacji, rośnie śmiertelność, rośnie liczba chorób i tym podobne. Także ta populacja jest bardzo mocno zagrożona wyginięciem, a przede wszystkim rosną na tej wyspie odległości między poszczególnymi populacjami. Tak jak kiedyś poszczególne płaty środowisk zamieszkiwane przez te świstaki wynosiły kilka kilometrów, tak teraz jest to już ponad 20 kilometrów. Kolejnym przykładem, znowu wracając do dużych drapieżników, jest puma z Florydy. To jest już znany dosyć przykład, wielokrotnie się o tym mówiło, ale chciałbym przytoczyć akurat ten przykład jako taki charakterystyczny dużego drapieżnika, który przetrwał lata tępienia dużych drapieżników na wschodzie Stanów Zjednoczonych, gdzie praktycznie gatunek przetrwał już tylko na zachodzie kraju. Tak tutaj na Florydzie pozostała jedna, jedyna populacja podgatunku pumy Florydy, która liczyła przez pewien okres tylko 50 osobników. Badania matematyczne wykazały, że taka populacja ma szansę przetrwania zaledwie 50 kilku lat. Na szczęście ta populacja została uratowana od wyginięcia tylko dzięki bardzo intensywnej ingerencji człowieka poprzez introdukcję zwierząt z innych populacji. Także w każdym razie jest to przykład pokazujący naprawdę istniejące, rzeczywiste zagrożenie małych populacji, które są izolowane w taki czy inny sposób. Tutaj mówimy w tych przypadkach o konkretnych takich izolowanych obszarach, gdzie po prostu fizycznie nie ma innych obszarów, skąd mogłyby te zwierzęta napływać. Niemniej jednak pokazują, co może się dziać, kiedy tej migracji czy dyspersji nie ma. Te zwierzęta, konkretnie pumy, w momencie, kiedy były narażone na bardzo niską liczebność, wykazywały rzeczywiście fizyczne deformacje, fizyczne problemy. One przestawały się rozmnażać, wiele osobników miało problemy z reprodukcją, miały wady serca, a nawet takie, jak tutaj widać na obrazku, fizyczne takie zakrzywienie ogona, które wskazywało, że te zwierzęta krzyżują się we własnym gronie blisko spokrewnionych osobników. Z bliższego obszaru Europy mamy jeszcze taki przykład. Część z Państwa na pewno słyszała o ryśu iberyjskim, żyjącym na Półwyspie Iberyjskim, szczególnie w Hiszpanii, w rezerwacie w Parku Narodowym Doniana, ale też tutaj na północy. Ryś, który na naszych oczach, można powiedzieć, w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat zmniejszył swoją populację z ponad 1000 do kilkudziesięciu osobników. Oczywiście to się działo na podstawie przede wszystkim aktywnego tępienia, oprócz faktu, że populacja była bardzo mocno pofragmentowana. Niemniej jednak jest to przykład pokazujący, że rzeczywiście duże drapieżniki są bardzo zagrożone i wszelkie manipulacje związane z ich populacjami mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. To jest znowu kolejny przykład, jeśli już chodzi o popieranie faktu, że mamy do czynienia często z zagrożeniami, rzeczywistymi zagrożeniami małych populacji. To jest przykład lwów w rezerwacie Ngorongoro. Też na pewno Państwo słyszeli, że jest to bardzo niewielka populacja żyjąca wewnątrz rezerwatu w kraterze Ngorongoro, która powstała przypadkowo z 15 osobników. W tej chwili jest ich znacznie więcej, ale niemniej jednak one cierpią na bardzo wysoką heterozygotyczność, czyli one się też wszystkie krzyżują
między sobą i stwierdzono, że im większa ta heterozygotyczność, tym niższy wskaźnik reprodukcyjny. Kolejnym przykładem zwierząt, które bardzo dobitnie pokazują, co może czekać duże drapieżniki w sytuacji, kiedy ich populacja się zmniejsza, kiedy nie ma ratunku w sensie dopływu konkretnych, kolejnych osobników z zewnątrz, to jest populacja wilków z wyspy Royal w Ameryce Północnej. Otóż, jak Państwo być może wiedzą, populacja ta powstała na początku lat 50. zaledwie 2 do 3 osobników. Ona w przeciągu kilkunastu lat wzrosła do 30, a nawet do 50 chwilami. I wydawało się, że ona bardzo dobrze sobie radzi, że osiedliła się na tej wyspie na stałe, normalnie funkcjonuje jako drapieżnik łosi, ale niemniej jednak okazało się, że z biegiem czasu zaczęto dopatrywać się, że coś dzieje się z tą populacją złego. Okazało się, że część z osobników, duża część osobników wykazywała deformacje kości, które początkowo nie było wiadomo, z czym są związane, jednak okazało się, że to jest prawdopodobnie wynik właśnie z inbredowania tej populacji, czyli krzyżowania się osobników we własnym gronie. Do czego doszło? Otóż po wielu latach początkowego wzrostu populacji, kiedy liczba osobników dorastała do 50, w tej chwili mamy już sytuację taką, że zostało na wyspie zaledwie 2 osobniki. Nie wiem, co dzieje się w tym momencie, czy w ogóle te wilki jeszcze tam funkcjonują. Niemniej jednak w ostatnim momencie, w roku 2017, 2018, zostały 2 osobniki będące bratem i siostrą. W związku z tym jest to przykład pokazujący bardzo naocznie, że te małe populacje, które nie mają możliwości dopływu osobników z zewnątrz, są rzeczywiście bardzo dramatycznie narażone na wyginięcie. No i oczywiście na koniec chcę tutaj Państwu podsumować, że jest pewien ratunek oczywiście tych scenariuszy bardzo, bardzo dramatycznych właśnie w postaci korytarzy ekologicznych, które tutaj Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot stara się promować. Myśmy tutaj jako Instytut Biologii Ssaków uczestniczyli w wracowaniu takiego programu tworzenia korytarzy ekologicznych w całej Polsce. Temu między innymi właśnie służyły nasze badania związane z wędrówkami dużych drapieżników, takich właśnie jak pokazany wcześniej ryś, wilki, które wykazały, którędy te zwierzęta mogą się przemieszczać. Otóż wydaje nam się, że program korytarzy ekologicznych, korytarzy leśnych, które łączą wszystkie możliwe lasy w Polsce ze sobą, może w pewnym sensie zapobiec różnym katastrofom, o których wspominałem wcześniej. No, być może to jest temat na kolejne seminarium, może ktoś by się tego podjął, aby powiedzieć, jak trudną walką z kolei jest walka na co dzień o realizację działalności tych, znaczy o realizację funkcjonalności tych korytarzy, ponieważ to, co Państwo widzą na tej mapie, to jest rzeczywiście pewnego rodzaju takie pobożne życzenie. To jest mapa, na której chcielibyśmy, żeby istniała ciągłość. Ta ciągłość jest niestety troszkę wirtualna, ponieważ w wielu miejscach ta ciągłość jest przerwana. O tym, że mamy w Polsce bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg, wszyscy wiedzą, ta sieć dróg w dużym, bardzo dużym stopniu niestety niweczy to, co moglibyśmy osiągnąć poprzez stworzenie sieci korytarzy. I to jest niestety walka na osobny temat. Możemy powiedzieć kiedyś przy okazji, z czym wiąże się właśnie problem po prostu zmniejszania ewentualnie wpływu tych inwestycji, które non-stop są prowadzone w Polsce na ewentualną łączność korytarzy ekologicznych, które chcielibyśmy, aby funkcjonowały jako całość. W podsumowaniu jeszcze raz przypomnę, o czym żeśmy mówili. Otóż mówiliśmy o fragmentacji środowiska, o tym, że ona redukuje wielkość lokalnej populacji, że zmniejsza prawdopodobieństwo przemieszczania się zwierząt, o tym, że bariery wpływają na zmienność genetyczną, o tym, że ograniczenie zmienności genetycznej prowadzi do spadku zdrowotności populacji. To są już fakty, które niestety
które możemy obserwować w świecie przyrody. Mówiliśmy też o tym, że przemieszczanie się osobników może kompensować tą niską liczebność populacji i w tym przemieszczaniu się osobników widzimy pewną nadzieję na przyszłość. I temu mają właśnie służyć te korytarze ekologiczne, których główną rolą jest wzmocnienie istniejących populacji zwierząt, o ile one istnieją, prawda? Możemy poprzez korytarze wspomóc przemieszczanie się zwierząt pomiędzy poszczególnymi płatami lasów, a możemy też dzięki temu wpłynąć na poszerzanie się zasięgów występowania zwierząt, tak jak widzieliśmy w przypadku wilków. No ale przede wszystkim rolą korytarzy jest tworzenie metapopulacji zwierząt, aby te populacje mogły między sobą się kontaktować, aby między nimi następował ciągły przepływ genów, który, jak Państwu pokazywałem, ma bardzo duże znaczenie dla trwałości populacji. No i oczywiście ma też na celu wzmocnienie i ukierunkowanie działań związanych z minimalizacją wpływu infrastruktury drogowej na ciągłość ekologiczną. Dziękuję Państwu za uwagę. Pytanie, ja tu przełączę, żebyśmy wszyscy widzieli. Pan profesor też może włączyć sobie już ten ekran naszego webinaru i ja będę na tym głównym ekranie też publikował te pytania, które się pojawiały. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, proszę bardzo, proszę o zadawanie. I tu jest pytanie od Tomka. Na mapce wieloletnich badań obecności rysi i wilków na terenie Puszczy Białowieskiej można zauważyć linię odcięcia gęstej obecności zwierząt od zerowej. Linia przebiega skośnie i w dolnej prawej części mapki widać brak zarówno rysi, jak i wilków, mimo iż odcięty linią obszar jest leśny. Jakie jest wyjaśnienie tego faktu? Chwileczkę, ja spróbuję kojarzyć, o jaką mapkę tutaj chodziło. Nie wiem, czy to może chodzić o tę mapkę? Teraz nie widzimy. Teraz jej nie widzimy, bo jest inny ekran, nie jest udostępniony. Możemy udostępnić, możemy spróbować to znaleźć, tą konkretną mapkę. To znaczy, ja przypuszczam, że to jest kwestia granicy państwowej. Jeśli to jest ta mapka, o której myślę, czyli mapa Puszczy Białowieskiej z zaznaczonymi punktami występowania zwierząt, no to po prostu ona przedstawia tylko te punkty, które myśmy byli w stanie obserwować po polskiej stronie Puszczy Białowieskiej. Niestety nie mieliśmy dostępu do tego, co się dzieje po stronie białoruskiej i stąd może wynikać wrażenie, że tam nie ma dalej żadnych zwierząt, ani rysi, ani wilków. To wynika tylko z przyczyn technicznych, z granicy państwa. To chyba o to chodzi. Tutaj pan Tomek, który zadał pytanie, dojaśnia, że chodziło o slajd, na którym były dwie mapy zestawione koło siebie i czarne punkty pokazują obecność po lewej rysi, a po prawej wilków. Tak, to jest właśnie to, o czym mówię. To wynika właśnie z faktu, że tam nie prowadziliśmy badań. Jasne. Tu kolejne pytanie, tym razem od pana Darka. A co pan sądzi o roli mikrokorytarzy ekologicznych, na przykład w postaci śródpolnych remik, strumyków, terenów mokrych i terenów nieużytkowanych rolniczo, także suchych, ich ciągów? Czy każda gmina nie powinna być zobowiązana do posiadania sieci takich mikrokorytarzy ekologicznych? Ich wielkość powinna wynosić konkretny procent powierzchni gminy. Chodzi o zachowanie, podtrzymywanie bioróżnorodności w zakresie mniejszych organizmów. Tak, naturalnie. No to jest bardzo, bardzo istotna sprawa, bo to, o czym ja mówiłem, to była skala taka wielkoprzestrzenna, no głównie związana z faktem, że my, no ja szczególnie specjalizuję się w dużych drapieżnikach i ja chciałem szczególnie na przykładzie dużych drapieżników pokazać skalę problemu, że to rzeczywiście działa, że to widać bezpośrednio wpływ fragmentacji na duże drapieżniki. Niemniej jednak to, co pan tutaj zauważył, kwestia tych mikrokorytarzy, to ma no, kolosalne znaczenie, bo korytarze są potrzebne nie tylko dla zwierząt, które wymagają ogromne przestrzenie, dziesiątek czy setek kilometrów,
ale w skali mikro niewątpliwie wpływają ogólnie na bioróżnorodność, chociażby na też i dostępność tlenu, na ocieplenie klimatu, na retencję wody i tak dalej. Także to wzbogacanie środowiska jako takiego w skali każdej gminy ma ogromne znaczenie i oczywiście z tego, co ja wiem, no, gminy mają swoje plany zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o te plany są w pewnym sensie zobowiązane do przestrzegania tworzenia korytarzy, znaczy do przestrzegania idei tworzenia korytarzy ekologicznych. I na szczęście nasz program, który tutaj też przy właśnie wsparciu Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot tworzenia tych korytarzy, on już przeszedł do takiej praktyki. Wiele gmin, wiele urzędów wojewódzkich już zaczęło akceptować, że ten program korytarzy już zaczyna po prostu funkcjonować w rzeczywistości i jest uwzględniany w planach zagospodarowania przestrzennego. Także jest pewna nadzieja, że to będzie służyć dalszemu właśnie wprowadzaniu tych korytarzy w życie. Dziękuję. Pani Beata tym razem pyta, czy jest ogólnopolska baza wiedzy na temat korytarzy ekologicznych i jak to wygląda w kontekście strategii bioróżnorodności Unii Europejskiej? Czy będzie to rozwijane w skali kraju, kontynentu? No, myślę, że jeśli chodzi o taką bazę, no to ja bym tutaj się odwołał do strony internetowej korytarze.pl, czyli to jest strona prowadzona przez właśnie Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot. Tam jest dużo informacji, jest nie tylko mapa korytarzy jako takich, z nazewnictwem i tak dalej, z przebiegiem, jak również cała historia tworzenia korytarzy i wszelkie dane towarzyszące, dane ekologiczne, jak również kwestie związane z kolizjami z tymi korytarzami. Także tam ta baza jest. Jeśli chodzi o rozwój w skali kraju, no to jeśli chodzi, no myślę, że ten rozwój to należy rozumieć w kwestii realizacji, tak? No bo tutaj mówimy też o mapie, która widnieje w internecie, ale pytanie, czy ta mapa zostanie kiedykolwiek wprowadzona w 100% w życie. Otóż tu chcę podkreślić, że niestety w naszym kraju ten plan tworzenia korytarzy ekologicznych nie został jeszcze do tej pory oficjalnie zaakceptowany przez Ministerstwo Środowiska. Mimo podejmowanych wielu akcji, wielu działań, również nawet wspólnie z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, do tej pory ten program nie jest oficjalnie obowiązujący. Niemniej jednak na szczęście z powodu upływu lat i dużej akcji takiej agitacyjnej ten program rzeczywiście działa już tak w pewnym sensie nieoficjalnie i tak jak powiedziałem wcześniej, już jest nawet wdrażany w wielu województwach. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Już tutaj mi umknęło. Dotyczy Puszczy Białowieskiej. Panie profesorze, czy są już jakieś wnioski dotyczące wpływu wyremontowanej drogi Narewkowskiej na przemieszczanie się drapieżników w Puszczy Białowieskiej? Ja myślę, że to jest jeszcze za wcześnie na to pytanie, ponieważ ta droga funkcjonuje stosunkowo niedawno, więc no, trudno tutaj się spodziewać jakichś takich wyników bardzo widocznych. One być może pojawią się za jakiś czas, trudno powiedzieć nawet w jakiej skali czasowej. Zresztą nie wiem, czy one mogą mieć taki wpływ, jak na przykład ten, który pokazywałem w przypadku autostrady w Kalifornii, gdzie faktycznie było widać wpływ dosłownie na strukturę genetyczną. Tutaj nie sądzę, żebyśmy mogli oczekiwać takiego wpływu, dlatego że droga nie jest wygrodzona, zwierzęta mogą się przemieszczać na pewno swobodnie pomiędzy poszczególnymi drogami tej drogi. Także na pewno takie wędrówki codzienne, dobowe na przykład, to nie sądzę, żeby to był jakiś wpływ taki w tym momencie zauważalny, mierzalny. Może w przyszłości tak, być może, może być tak, że tak jak pokazywałem na przykładzie tej kalifornijskiej drogi, niektóre zwierzęta mogą opierać swoje terytoria o tą drogę i może
mniej chętnie będą ją przekraczać. Może stworzą się jakieś takie mikropopulacje, trudno powiedzieć, ale na pewno można się spodziewać, że zwiększy się śmiertelność na tej drodze, bo z pewnością samochody jeżdżą tam dużo szybciej, jest tam dużo większy ruch niż kiedyś i to może się przyczyniać w bezpośredni sposób do śmiertelności zwierząt. I teraz jeśli mówimy o dużych zwierzętach, dużych drapieżnikach, rzadkich, których jak pokazywałem jest niewiele w Puszczy Białowieskiej, to teraz jeśli nawet zginie jeden ryś, jeden wilk na takiej drodze, to będzie to też miało istotne oddziaływanie, więc możemy na przykład liczyć, ile tych zwierząt zginie na tej drodze. Ale na razie nie ma żadnych. To ja tylko dopowiem, że jako pracownia prowadzimy monitoring drogi na Rewkowskiej i jakby prowadzimy te, jakby dane będą spływały i wtedy będziemy w stanie też powiedzieć coś na temat śmiertelności. Tak jak pan profesor powiedział, jest jeszcze trochę za wcześnie, ale jakby to, te nasze prace trwają. Kolejne pytanie, tym razem pan Darek. A jak się pan zapatruje na budowę płotów na granicy państw? Było też głośno o budowie takich płotów na polskich granicach z Niemcami, Białorusią. Czy na granicy z Białorusią w Puszczy Białowieskiej jest płot? Jeśli tak, jak on wpływa na przemieszczanie się zwierząt? W jakim stopniu jest szkodliwy? I druga jakby część pytania, czy to prawda, że podczas zwalczania epidemii ASF przejście dla zwierząt były grodzone i blokowane decyzją wojewodów? Tak, no generalnie moje zapatrywanie na płoty wzdłuż granic państw jest negatywne. W ogóle jestem przeciwko wszelkim płotom, jeśli chodzi o zwierzęta, o funkcjonowanie populacji zwierząt. To i właśnie temu chciałem właśnie poświęcić ten wykład, żeby wykazać, że wszelkie działania, które przeciwdziałają ruchowi, czyli przeciwdziałają przemieszczaniom się zwierząt, no są po prostu negatywne. Zawsze są związane z jakimiś złymi wpływami, no bo tak jak Państwo widzieli, zwierzęta potrafią przemieszczać się na bardzo duże odległości, więc nawet między poszczególnymi krajami widzieli Państwo rysie i wilki wędrujące na obszarze całej Fenoskandii, między Norwegią, Szwecją, Finlandią, Rosją, prawda? Więc no, płoty, postawienie płotów na granicy każdego kraju jest bardzo negatywne, na pewno. Na granicy z Białorusią w Puszczy Białowieskiej płot jest. Jest to płot bardzo szczelny, znaczy może nie do końca, są pewne przecieki, ale ogólnie jest pilnowany przez służby graniczne po stronie białoruskiej. Na pewno ma wpływ na część zwierząt, szczególnie na ssaki kopytne. No ssaki drapieżne raczej nie ma wpływu, dlatego że przez ten płot one mogą dość swobodnie przeskakiwać. Na przykład ryś przeskakuje, wilki się podkopują, to takie były przypadki stwierdzane, także w przypadku wilków i rysi to raczej nie, natomiast żubry czy większe, inne większe ssaki kopytne to mają duże problemy z pokonaniem tego płotu. No i oczywiście tworzą się, tutaj już są subpopulacje, tworzą się odrębne populacje genetyczne, więc myślę, że na pewno w dłuższej skali czasowej wpływ takiego płotu może być negatywny. O skutkach takiego grodzenia, takiego dzielenia populacji właśnie starałem się powiedzieć. Prawdą jest, że rzeczywiście dla zwalczania epidemii ASF przejścia dla zwierząt były grodzone. No dla mnie był to dramat, ponieważ no z wielu względów, po pierwsze finansowych, no bo wiemy ile kosztują przejścia dla zwierząt. Przypomnę, że jedno takie przejście, duże przejście górne kosztuje około 14-15 milionów złotych. W związku z tym wydanie ogromnej masy pieniędzy na to i teraz przegrodzenie tego wszystkiego przy pomocy płotów, no jest dla mnie troszkę nieporozumieniem. No tym bardziej, że w skali właśnie kraju, tak jak powiedziałem, no blokowanie wszelkich ruchów zwierząt jest szkodliwe dla przyrody. Oczywiście, no tutaj musimy wyważać między szkodliwością dla przyrody, a ewentualnie szkodliwością dla człowieka, no bo jednak człowiek stawia siebie w centrum świata, prawda, i stara się wszystko podporządkować i stąd właśnie wynikają pewne decyzje, że liczy się bardziej zdrowie człowieka i ekonomia człowieka i tak dalej, więc tutaj dlatego te działania były prowadzone. No niemniej jednak z tego, co słyszałem i widziałem, to te płoty starano się stawiać na tyle niskie, żeby
były barierą dla dzików, ale z kolei nie były barierą dla innych zwierząt. Nie wiem, na ile to się udało, ale no niemniej jednak rzeczywiście do tego dochodzimy. Tutaj na czacie pan Darek, czyli autor pytania tego, dopytuje tylko, czy jakby jest szansa na to, że kiedyś taki płot będzie zlikwidowany, czy rozmawia się o tym, czy są pewnie jakieś dyskusje na ten temat. Tak, były wielokrotnie dyskusje, no ale problem polega na tym, że granica między Białorusią a Polską to jest jednocześnie granica między Unią Europejską a resztą świata. W związku z tym no będzie trudno jakby doprowadzić do likwidacji tego płotu. Ale prawdę mówiąc, no to trzeba wiedzieć o tym, że ten płot jest po stronie białoruskiej. To nie my budowaliśmy ten płot, to raczej Białoruś jest bardziej zainteresowana tym, żeby ten płot istniał. Także no, na razie nie ma szans na rozebranie. Jasne. Tym razem pani Patrycja pyta, czy są jakieś ogólne wytyczne odnośnie korytarzy, czyli prawdopodobnie chodzi o przejścia budowanych przy autostradach, kto podejmuje decyzję o ich jakości. Podobno zwierzęta rzadko z nich korzystają, bo bardzo się ich boją. Pozdrawiam i dziękuję za wykład. Tak, dziękuję również za pytanie. Tak więc takie wytyczne są. Jest kilka źródeł tych wytycznych. Między innymi w naszym instytucie powstała specjalna publikacja dotycząca generalnie właśnie wędrówek i korytarzy i przejść dla zwierząt, ale również właśnie pracownia na rzecz wszystkich istot wydała też taki podręcznik, bardzo dobrze opracowany, bardzo szczegółowy, wskazujący dokładnie gdzie i jakie przejścia dla zwierząt mają być budowane. Także istnieje już duża baza danych na ten temat, duża baza informacji, jest z czego korzystać. W tej chwili też są prowadzone rozmowy na ten temat z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, właśnie z pracownią. My też tam troszkę pomagamy i rzeczywiście no, są wytyczne. Problem tylko taki, że no, te wytyczne są zawsze oczywiście troszkę wyśrubowane. My chcemy jak najwięcej, chcemy tych przejść stawiać dużo, a oczywiście drogi krajowe chciałyby robić ich jak mniej, ponieważ związane są oczywiście z dużymi kosztami. Zwierzęta korzystają z tych przejść. Oczywiście nie z wszystkich jednakowo. Najchętniej korzystają z przejść górnych, najchętniej z takich dużych, szerokich, swobodnych i przede wszystkim posadowionych w takich miejscach, gdzie jest jakieś dobre środowisko. Także na pewno korzystają i różne zwierzęta, i drapieżniki, i zwierzęta kopytne. No, na pewno im większe przejście, tym ma większą szansę, że zostanie wykorzystane. Dziękuję, ja tylko pozwolę sobie dopowiedzieć, bo pan tutaj wspomniał właśnie o tych dwóch publikacjach przygotowanych przez pracownię na rzecz wszystkich istot. One są dostępne na stronie właśnie korytarze.pl w zakładce publikacje. Są dwie publikacje dotyczące tych przejść i można je sobie stamtąd pobrać, tam są w formie PDF. Także one są dostępne. I już przechodzę do kolejnego pytania. Czy budowa dróg w lasach przez Lasy Państwowe ma wpływ na duże drapieżniki? Czy było to badane? No trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Myśmy akurat sami nie prowadzili takich badań bezpośrednio wpływu dróg robionych przez Lasy Państwowe. No, przykładem dobrym jest właśnie ta droga Narewkowska w Puszczy Białowieskiej. Tak jak tutaj żeśmy wspólnie wspomnieli, że prowadzony jest monitoring, ale takich konkluzji konkretnych to no, trudno na razie tutaj prorokować, jaki jest wpływ. Tak jak powiedziałem, zawsze wpływ dróg jest negatywny, wszechstronny i na pewno można się spodziewać, że te drogi nie będą miały dobrego wpływu, bo one po pierwsze zwiększają dostępność lasu, tak? Więc rośnie penetracja lasów przez ludzi, rośnie fragmentacja i też przede wszystkim traci się środowisko, tak? Im więcej dróg, tym mniej lasu, mniej drzew, także no, trudno powiedzieć tutaj w liczbach, jak wygląda ten wpływ. Na pewno wpływ polega na tym, że na tych drogach giną zwierzęta.
Niestety, dziękuję bardzo. Czy można budować, a nie, to już... Tak, tutaj znowu pan Darek pyta, czy można budować przejścia na drogach, które już istnieją, jeśli obecnie nie zostały uwzględnione w planach. Koszt jest pewnie większy. Na ile przejścia drogowe są pomocne dla zwierząt? Jakie warunki powinny spełniać? No tutaj ja nie odpowiem w 100%, ale raczej spodziewam się z tego, co ogólnie wiem z różnych źródeł, to raczej jest to bardzo mało prawdopodobne, żeby wybudować drogę na już istniejącej drodze, żeby wybudować przejście dla zwierząt na już istniejącej drodze, która nie jest w żaden sposób przebudowywana. To jest raczej niemożliwe, nierealne po prostu. Realne jest i trudne, bardzo trudne jest uwzględnienie w planach nowej inwestycji przejść dla zwierząt. A co dopiero właśnie w przypadku takiej sytuacji, kiedy tam nie prowadzone są żadne prace. Z tego, co słyszeliśmy, to takie próby są podejmowane w Niemczech, ale rzeczywiście koszty są gigantyczne. Pani Magda pyta, czy są jakieś uwarunkowania prawne odnośnie zachowania korytarzy, aby konkretnie przeciwdziałać polityce przestrzennej na etapie ustaleń studium czy MPZP, uwzględniających wnioski właściciela gruntów do zmiany przeznaczenia terenów niezabudowanych na zabudowane? No jest kilka uwarunkowań prawnych. No jest ustawa o ochronie przyrody. W tej ustawie jest mowa o konieczności ochrony korytarzy ekologicznych. Są to ogólne wskazania, niemniej jednak wskazują, że istnieje problem, tak, że wszelkie inwestycje powinny uwzględniać korytarze ekologiczne. Przy czym problem polega na tym, że ustawa o ochronie przyrody nie precyzuje, gdzie te korytarze przebiegają, którędy, w jaki sposób i tak dalej. Więc to jest trochę przepis pusty, w ślad za nim powinien właśnie iść plan tych korytarzy, który jest gotowy, no ale niestety, tak jak powiedziałem, wcześniej nie został jeszcze wdrożony w życie, nie został w sposób prawny nigdzie zaakceptowany. Ale niemniej jednak pocieszeniem jest to, że przepis prawny istnieje i na ten przepis zawsze powołują się inwestorzy i muszą się powoływać. Także właśnie studium oddziaływania na środowisko właśnie zawsze stąd, że ten przepis zmusza inwestorów do uwzględniania korytarzy ekologicznych. Dziękuję. Ja mam takie pytanie też od siebie, bo ta kwestia czasami pojawia się w mediach dotycząca tego, że przy przejściach nad autostradami dla przejściach dla zwierząt, szczególnie dla dużych zwierząt, pojawiają się z obu stron albo z jednej strony ambony. Czy jest szansa na zlikwidowanie jakby prawne takiego zjawiska? Nie wiem, ciekawe bardzo pytanie. Nie słyszałem o tym. Znaczy gdzieś jakieś echo dotarło, ale bez konkretów, więc ja nie wiem, jaka jest skala tego zjawiska. Być może jest wykorzystywana jakaś luka prawna. No może akurat w tych rejonach funkcjonują jakieś koło łowieckie, może akurat tam jest granica koła łowieckiego, no i po prostu na swoim terenie to koło no robi to, co może i pewnie nie wiem, można z tym zrobić, ale można w konkretnych sytuacjach gdzieś występować z jakimś apelem, ale ja nie wiem, w jaki sposób walczyć. No. Jasne. Dziękuję. Tu pan Paweł ma ciekawe pytanie. Jak pan ocenia rolę korytarzy ekologicznych w terenie zurbanizowanym? Synantropizacja jest faktem i zapewne będzie postępować. Czy należy z tym walczyć, czy ułatwić dzikim zwierzętom migrację wewnątrz miast? No tak, to jest rzeczywiście dosyć kontrowersyjna sytuacja, no bo z jednej strony, no wiadomo, te korytarze, tworzenie takich korytarzy w terenie zurbanizowanym pozwoliłoby zwierzętom jakoś funkcjonować, przechodzić między poszczególnymi płatami środowiska, ale niemniej jednak no, będzie narażało je na większy kontakt z człowiekiem, na jakieś ewentualne kolizje, konfliktowe sytuacje, no bo trudno zmusić zwierzę, żeby szło dokładnie tym korytarzem. Ono może przejść kawałek korytarzem, ale potem
zboczyć gdzieś tam, wyjść, odwiedzić śmietnik na przykład i tak dalej. Także no to jest odwieczny problem, w jaki sposób zapobiegać tutaj rosnącym konfliktom pod tym kątem. No jest to trudne. Na pewno w każdej sytuacji należy rozważać lokalne uwarunkowania. Przede wszystkim rozważyć, jakiego rodzaju zwierzęta występują na danym terenie, w jaki sposób wzbogacać środowisko. No bo wiadomo, że na terenie zurbanizowanym też potrzebujemy zieleni. Ta zieleń jest potrzebna dla wielu zwierząt, nie tylko dużych drapieżników. Nie chcemy pewnie, żeby duże drapieżniki wędrowały do miast, bo to będą różne problemy z tym związane, ale no na pewno takie problemy trzeba rozwiązywać lokalnie. Na pewno mają duże znaczenie, na pewno trzeba coś z tym robić i jestem za tym, żeby po prostu tereny miejskie były bardzo urozmaicone pod kątem przyrodniczym. Dziękuję. I już ostatnie pytania, dwa albo trzy. Na ile słuchają projektanci przy projektaniu dróg biologów? No rozumiem. To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście tutaj szczególnie pracownia na rzecz wszystkich istot może chyba dużo się wypowiedzieć, na ile słuchają ci projektanci. To jest ciągła walka, tak? W projekcie może być tam ileś przejść zaplanowanych, no ale projektant czy już inwestor będzie starał się jednak ten plan ograniczyć do maksimum, albo raczej do minimum, tak aby ponieść jak najmniejsze koszty. Także niestety jest to chyba taka przepychanka i zwykle no, chodzi o to, żeby wypracować jakiś kompromis, żeby wykazać biologowie czy no właśnie organizacje zajmujące się ochroną przyrody starają się wykazać za wszelką cenę, że no te przejścia są potrzebne w takim zakresie, w takiej liczbie, jeśli nie, to będą powodować jakieś problemy, więc no zawsze jest niestety jakaś tam jakieś targowanie się, że nie jest to proste. Tak jest, no nawet niedawno komunikowaliśmy kwestię drogi S7, która zarówno na odcinku krakowskim, gdzie był problem z chomikiem i brakiem przejść i specjalnych wygrodzeń, tak żeby te zwierzęta nie ginęły na tej drodze, co nie zostało uwzględnione, tak samo na odcinku w okolicy Skarżyska Kamiennej, gdzie z kolei są bardzo złe wygrodzenia, czy właściwie brak jest wygrodzeń, to w mijającym tygodniu publikowaliśmy zdjęcia z tego, jak to fatalnie wygląda i jak prawdopodobnie niedługo będą zginęły zwierzęta, ale jest duże zagrożenie też dla użytkowników dróg. O czym się nie pamięta, bo rzeczywiście przejścia nie są tanie, natomiast znacznie droższe są płacenie za konsekwencje braku tych przejść. I dlatego jesteśmy, dlatego tak patrzymy o przejścia. I tutaj ostatnie pytanie, jakie pozwolę sobie jeszcze zadać panu. Czy ma pan może jakieś informacje o populacji wilków szarych w Polsce? Ile jest w VAT-ach na terenie kraju? No jeśli chodzi o watachy, to w tym momencie z głowy tego nie powiem, ale szacuje się już, jeśli chodzi o sztuki wilków, w sztukach około 1500 do 2000. To można podzielić tam przez średnio powiedzmy 6, 7 czy 8. No to wyjdzie nam, ile tych watach może być. Ale to są oczywiście bardzo z grubych szacunki. Dziękuję bardzo za wykład, dziękuję za pytania. Pozwolę sobie tylko pokazać jeszcze, być może uda mi się tutaj udostępnić w tym momencie. Aha, tu musiałby najpierw pan wyłączyć współdzielenie ekranu, to może już... Jakby pan ten czerwony przycisk, zakończ współdzielenie ekranu. O, jest super. I ja teraz mi się uda mój ekran otworzyć. Niech będzie cały ekran, o tak. Ja w każdym razie dziękuję wszystkim za uwagę, tym co dotrzymali do końca. Tak, było nas tutaj w tym szczytowym momencie i właściwie przez cały wykład i początek pytań było nas ponad 170 osób. Teraz jest nas około 130 jeszcze, więc wiele osób się nie wykruszyło i czekają na odpowiedzi.
Tu jest, pojawia się strona korytarzy, korytarze.pl. Na niej mamy zarówno, jest mapa, o której mówił pan profesor. Ta mapa wygląda właśnie tak, można ją powiększać i sprawdzać sobie, czy koło swojej miejscowości, czy przy swojej miejscowości nie ma jakiegoś korytarza ekologicznego. Ta mapa była najpierw tworzona w 2005 roku, później uaktualniona w 2012. Pracownia, tu jest jedna z tych publikacji, o których też była mowa. Pracownia też prowadzi monitoring przejść dla zwierząt i na naszym profilu na YouTubie udostępniamy niektóre z tych nagrań, między innymi przejść, są nagrane filmy z przejścia wilków, także też polecam bardzo serdecznie. I zapraszam oczywiście do korzystania ze strony korytarzy. Pozwolę sobie jeszcze tylko wspomnieć o 1%, bo zostały ostatnie 3 dni, w tym roku nieco dłużej. Jeżeli jeszcze nie rozliczyliście, albo jeżeli macie możliwość jeszcze odprowadzenia 1% na rzecz organizacji, oczywiście polecamy pracownię, ale tak naprawdę każdą organizację, która działa na rzecz przyrody i albo robi coś dobrego, bo warto po prostu przekazać ten 1%, co właściwie nic nie kosztuje i jest dosyć proste. Dlatego polecam. Tak jak mówiłem na początku, tutaj nasze webinary dobiegają końca i będziemy oczywiście w jakimś tam, w niektórych momentach jeszcze wracali do nich, natomiast ten cykl kończy się. Bardzo dziękuję jeszcze raz panu profesorowi za bardzo ciekawy wykład i wszystkim za obecność. Dziękuję za uwagę. Tak jest. Dziękujemy, życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.